Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wybrał innych 72 i posłał ich przed sobą po dwóch do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam iść zamierzał. Mówił im: żniwo rozległe, robotników mało. Poproście więc Pana żniwa, aby wysłał do swojego żniwa robotników. Idźcie, oto ja was posyłam jak owce między wilki. Nie noście trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo po drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam będzie człowiek pokoju, wasze pokój spocznie na nim. Jeśli nie, wróci do was. W takim domu mieszkajcie, jedząc i pijąc to, co jest u nich, bo robotnik zasługuje na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Gdy wejdziecie do jakiegoś miasta i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy w nim są, i mówcie im: już blisko was jest Królestwo Boże. Dosyć często jest czytana ta dzisiejsza Ewangelia. Jest czytana na okoliczność wspomnienia różnego rodzaju takich, nazwijmy to w cudzysłowie, apostołów. W cudzysłowie w tym znaczeniu, że nie tych należących do grona 12, nie tych, których osobiście, bezpośrednio Pan Jezus wybrał i o których mamy napisane w Ewangelii, ale którzy byli jakby takimi ich sukcesorami, następcami. I dzisiaj wspominamy świętych Cyryla i Metodego. Bardzo ważnych pasterzy Kościoła, ważnych też dla naszego regionu. Znani są z tego, że gdzieś jakieś tysiąc lat temu, ponad tysiąc lat temu już tłumaczyli księgi liturgiczne na języki słowiańskie. Działali tutaj właśnie na terenie pogranicza obecnej Polski, Czech, Słowacji. Między innymi tam działali. W każdym razie takie bliskie nam postacie z tej racji, że właśnie tutaj gdzieś niedaleko żyli. I właśnie kiedy ich wspominamy, kiedy wspominamy wielu innych tego rodzaju właśnie takich pasterzy Kościoła, czyli takich właśnie współczesnych apostołów, czy późniejszych apostołów, późniejszych względem czasów Jezusowych, to właśnie czytamy tę Ewangelię o tym, że Pan Jezus posyła właśnie 72 innych uczniów spoza grona właśnie 12 apostołów. I ponieważ ta Ewangelia pojawia się dość często, więc już nieraz ją komentowałem, ale za każdym razem, kiedy czytam zresztą jakikolwiek fragment Ewangelii, to rzuca mi się w oczy jakiś inny aspekt, inna kwestia, która jest w tym tekście poruszona, omówiona. To, co mnie dzisiaj uderza w tej Ewangelii, o czym chciałbym powiedzieć, to jest to, że ewidentnie Pan Jezus, posyłając tych 72 uczniów, zachęca ich do tego, żeby budowali relacje. Choćby to takie zdanie, które może się wydawać dziwne, wręcz nawet kontrowersyjne: nie przechodźcie z domu do domu. Nie przechodźcie z domu do domu. Można by powiedzieć: no ale dlaczego? No przecież po to zostali posłani, żeby być efektywni, żeby jak najwięcej zrobić, nie? Jak, nie wiem,
jakiś sprzedawca wysyła jakiś tak zwanych bezpośrednich sprzedawców, nie? No to zależy mu na tym, żeby ci sprzedawcy w jak najkrótszym czasie dotarli do jak największej ilości domów, żeby się szybko przemieszczali. Są wyposażeni tacy przedstawiciele handlowi, nazwijmy to, nie, w samochody, żeby szybko, sprawnie odwiedzić jak najwięcej miejsc, jak najwięcej ludzi. No ale Pan Jezus nie jest żadnym sprzedawcą, niczego nie sprzedaje, tylko przychodzi właśnie tak, jak to jest też powiedziane w tej dzisiejszej Ewangelii, ogłosić Królestwo Boże. Czyli przychodzi dać nam coś, czego wszyscy bardzo pragniemy, jakiś nowy sposób życia, funkcjonowania, wręcz można powiedzieć jakąś taką nową cywilizację i w największym skrócie można by powiedzieć, że jest to po prostu cywilizacja miłości. I teraz, żeby to właśnie zrealizować, żeby to mogło się stać, to nie mogą ci posłani, aby głosić właśnie owo królestwo, oni nie mogą się spieszyć, nie mogą być nastawieni na jakąś taką efektywność, wydajność. Myślę, że to jest bardzo ważne w ewangelizacji, żebyśmy nie byli nastawieni właśnie na jakąś taką wydajność, ponieważ bardzo istotne w głoszeniu Królestwa Bożego, w głoszeniu Ewangelii, w głoszeniu tej cywilizacji miłości, wdrażaniu tej cywilizacji miłości, którą przynosi Pan Jezus, bardzo ważne jest to, żebyśmy budowali po prostu relacje. A to wymaga czasu, to wymaga zatrzymania się, to wymaga bycia, no, z człowiekiem, wysłuchania go. Tak mi się w tej chwili przypomina, myślę sobie w tej chwili o tym, w jaki sposób w Kościele praktykowana jest spowiedź. Wiem z obserwacji, że wielu księżom zależy na tym, żeby ludzie spowiadali się jak najkrócej, żeby spowiedź odbywała się jak najszybciej. I ja rozumiem to całkowicie, bo wiem, że to jest podyktowane po prostu tym, że po prostu chętnych do spowiedzi czasami, nie, w różnych momentach, zwłaszcza przed świętami, jest po prostu bardzo dużo. I teraz poświęcanie dużo czasu każdemu pojedynczemu człowiekowi, no byłoby przeciwko jakby, nie, tym, którzy nie zdążyliby się po prostu wyspowiadać. Więc stąd ta praktyka takiego właśnie bardzo szybkiego spowiadania, tak jak już chyba kiedyś wspominałem, może jeden z moich współbraci potrafił w ciągu godziny, widziałem to na własne oczy, kiedyś jak spowiadałem naprzeciwko niego w przeciwległym konfesjonale, że on rzeczywiście potrafił w ciągu godziny wyspowiadać czasami nawet 40 penitentów. I w każdym razie spowiadał kilka razy szybciej niż ja. Bardzo się cieszę z tego, że w tej chwili nikt ode mnie nie wymaga czegoś takiego, żebym, zresztą chyba nawet nigdy nikt tak na dobrą sprawę ode mnie nie wymagał, żebym siadając do konfesjonału spowiadał błyskawicznie, ekspresowo. I sam osobiście uważam, że właśnie spowiedź jest takim momentem, kiedy przynajmniej trzeba dać możliwość, nie, temu, który przychodzi do spowiedzi, wypowiedzenia się. Czasem wiem, że też niektórzy księża narzekają, że
penitenci, penitentki na przykład, nie? Często są to na przykład starsze kobiety najczęściej, ale też czasem mężczyźni, ale generalnie myślę, że najczęściej są to ludzie starsi, którzy oprócz wyznania grzechów opowiadają na spowiedzi też o wielu innych różnych rzeczach. Ja osobiście uważam, że to ma wielki sens, żeby ich posłuchać, wysłuchać, żeby dać im taką możliwość. Bo jest bardzo prawdopodobne, że akurat ten ksiądz konfesjonalny jest jedynym człowiekiem, do kogo oni mogą przyjść i po prostu to wypowiedzieć. I oni tego pragną, żeby ten ksiądz, ten pasterz właśnie, nie, ten następca apostołów, ten następca tych 72 uczniów posłanych przez Pana Jezusa, kontynuator ich dzieła, żeby on się przy tych ludziach zatrzymał. Myślę, że tego Pan Jezus chce, żebyśmy się zatrzymywali. Wiem, że teraz to, co mówię, to jest bardziej może skierowane właśnie do spowiedników, ale mówię to też z taką intencją, że to jest ważne w ogóle dla każdego z nas, dla każdego chrześcijanina. Jeżeli chcemy głosić Ewangelię, a wszyscy jesteśmy do tego posłani, to ważne jest, żebyśmy mieli czas posłuchać drugiego człowieka, posłuchać ludzi. Oczywiście to często przekłada się na to, że ja na przykład nie jestem dostępny dla jakiejś tak dużej rzeszy ludzi, dla których chciałbym być dostępny. Tak, muszę nawet jakoś siłą rzeczy ograniczać moją dostępność, ale nie robię tego dlatego, że jakoś nie zależy mi po prostu na ludziach, tylko robię to dlatego, że jeżeli mam pomagać, to chcę pomagać właśnie w taki sposób, jaki uczy Pan Jezus. A Pan Jezus uczy właśnie tego, byśmy się przy człowieku zatrzymywali. Jeśli ten człowiek oczywiście tego chce. Pan Jezus mówi, nie, jeżeli was nie przyjmą, nieco dalej, nie? Mówi, no to w kolejnych wersetach, których akurat dzisiaj nie czytamy, ale w dalszym, gdybyśmy czytali Ewangelię Łukasza dalej, to pamiętamy, że padają te słowa, że tam, jeśli was nie przyjmą, to idźcie dalej i nawet proch z waszych stóp strząśnijcie na znak im. To już niedawno to wyjaśniałem, co to znaczy, kiedy były te słowa czytane. I właśnie myślę, że to chciał nam Pan Jezus powiedzieć. Miejcie czas być z człowiekiem, wysłuchać go, po to też, żeby go zrozumieć, a nie tylko, nie bądźcie tylko mówcami, których ludzie mają wysłuchać, a jak nie wysłuchają, nie posłuchają, to tym gorzej dla nich. Myślę, że nie tego chciał Pan Jezus. Także ta dzisiejsza Ewangelia zachęca mnie właśnie do budowania relacji, co z kolei wymaga zatrzymania się przy człowieku. Thank you.